Hejka, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was zawsze oki, dwa bardzo fajne filmiki. U mnie na kanale zobaczycie, jak robię jajko sadzone, idealne na pranka, a u zawsze oki zobaczycie, jak odtwarza filmik youtuberki. Tym razem przystało na mnie. Będzie odtwarzać mojego cytrynowego slajma, tak więc linki do kanału oraz do filmiku zawsze oki macie w opisie. Zawsze Oki to dziewczyna prowadząca kanał o imieniu Ewelina. Ma tam super filmiki, bardzo dużo najróżniejszych przepisów na slajmy, ale nie tylko. Jakieś nowości, jakieś trendy z YouTube'a, DIY, więc koniecznie wpadajcie, zostawcie dużo łapek w górę oraz subki. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam nasze pomysły spodobają, więc piszcie w komentarzu. Do zrobienia żółtka używam przezroczystego kleju. Wlewam go mniej więcej około 10 ml. Następnie używam aktywatora, przyrządzonego z sody i płynu do soczewek. Zawsze robię go trochę więcej i przelewam do buteleczki. Dodaję go do kleju stopniowo, w niewielkich ilościach i mieszam. Jeśli dodacie zbyt wiele aktywatora naraz, może powstać gęsta gruda, której już się nie uda rozmieszać, dlatego róbcie to cierpliwie i powoli. Do przezroczystego slajma dodaję barwniki spożywcze, żółty i czerwony. W ten sposób uzyskałam idealny kolor żółtka. Gotowe żółteczko odkładam i zajmuję się przygotowaniem białka. Do miseczki wlewam około 25 ml białego kleju PVA i dodaję aktywator. Tak jak wcześniej, stopniowo w małych ilościach. Nie podaję Wam dokładnej miary aktywatora, ponieważ ilość, jakiej będziecie potrzebować, zależna jest od tego, jaki klej posiadacie. Ja na przykład muszę dodawać więcej aktywatora do kleju białego niż do przezroczystego. Białkowy slajm jest już przygotowany, więc układam go na patelni. Na środku układam slajmowe żółtko, którego użyłam troszeczkę mniej niż na początku przygotowałam. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jacie. Wow, naprawdę jak prawdziwe jajko. Teraz jeszcze tylko za pomocą brązowych cieni do oczu maluję slajma tak, żeby wyglądał na podsmażony. No i slime jest już gotowy do zabawy. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim sadzonym jajku jako prank. Czy macie ochotę kogoś sprankować, może mamę, tatę, a może kogoś innego? Piszcie w komentarzu. No i pamiętajcie, aby wpadać na kanał do Eweliny zawsze oki, linki macie w opisie. Ewelina nie pokazuje tylko slime'ów, ale i także mnóstwo innych fajnych rzeczy, różne YouTube'owe trendy, DIY, ale jeżeli chodzi o slime, to ma tam ich multum, super fajne przepisy, więc koniecznie wpadajcie. Ja się z Wami już żegnam i jeszcze zapraszam Was do mnie na moje social media, Instagrama, Snapchata, Facebooka, Musical.ly, wszystko macie dole w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa! Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o moim najnowszym filmie na YouTube, to koniecznie kliknij dzwoneczek i zaznacz, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia. Pierwsze komentarze pod filmem mają zagwarantowane serduszko.